Slappy, it's so nice to see you again. Did you miss me? Of course I missed you. Witamy w Watch Mojo Polska. Dziś odliczamy nasze top 10 strasznych filmów dla dzieci. You don't look like yourself, Jack. Not at all. Isn't that wonderful? There's something unnatural and evil and twisted about this place. Przyjrzymy się filmom dla dzieci, które okazały się straszniejsze niż oczekiwano. Niektóre z nich są niepokojące lub po prostu przerażające. Jaki jest wasz ulubiony straszny film dla dzieci? Dajcie znać w komentarzach. Numer 10. Dumbo. Może to karnawałowe miejsce akcji, może fakt, że matka głównego bohatera jest zamknięta, ale cały film Dumbo jest przerażający. Dodajcie scenę, w której wielkouchy słoń i jego przyjaciel mysz upijają się szampanem i mają halucynacje. Jak często postacie Disneya są nietrzeźwe na ekranie? Dzieci oglądające tę scenę prawdopodobnie miały kilka trudnych pytań do rodziców. Look out! Look out! Big elephants on parade! Numer 9. Obserwator. I think this house will be exactly right for you. Kiedy rodzina wprowadza się do starej angielskiej rezydencji, zaczynają dziać się dziwne rzeczy. Taki opis pasuje do wielu filmów z lat 80., ale ten się wyróżnia. Młoda Jen widzi światła i podsłuchuje przerażające historie o dziewczynie, która zniknęła w okolicy 30 lat wcześniej. They searched the ruins. But there was no sign of Karen. Nie pomaga, że 72-letnia Bette Davis obserwuje ją zza krzaków i drzew. Tajemniczy, mroczny klimat sprawia, że ten film Disneya może być zbyt straszny dla wielu dzieci. Karen Elwood, you have been brought to this place to prove yourself worthy of our secret society. Numer 8. Chłopaki z kubła na śmieci. Hey, got any iodine in there? Let's see. Jeden z tych filmów, które zasłużyły na 0% na Rotten Tomatoes. Chłopaki z kubła na śmieci pozornie nie był skierowany do konkretnego odbiorcy. Wydaje się opowiadać o tym, jak obrzydliwe mogą być protezy i fejkowe wymioty. Nie ma tu nic śmiesznego i zbyt wiele postaci ginie, by mógł to być film familijny. It's toe time! Rezultatem jest bardzo niepokojący bałagan, którego nie pokazywalibyśmy dziecku, ani nikomu innemu. Numer 7. Tajemnica spalonego domu. To, że ten film przyprawia o dreszcze, to żadna tajemnica. Come on, eat it, Michael. Jest tu sporo dziwnych zwrotów akcji, w tym duchy pary, która zginęła w pożarze, wiecznie rosnące włosy i warsztat pełen dzieci. Kto by się spodziewał, że film o maśle orzechowym będzie miał tyle niepokojących obrazów? We have to make 500 a day or we won't eat. Nie pomogło to, że zwiastun sprawiał wrażenie, że to komedia familijna o chłopcu, który próbuje się wpasować. Numer 6. Czarny kocioł. The Black Cauldron? An awesome weapon, Tyron. It's been hidden for centuries. Trupi czarownik, który mógłby zawstydzić szkieletora. Czarny kocioł może wskrzesić zmarłych i stworzyć armię zła. Brzmi normalnie, jak na lata 80. Arise, my messengers of death. Our time has arrived. Niesamowita nastrojowa animacja i muzyka smyczkowa przyspieszają bicie serca. Film to przygoda w stylu Tolkiena, ale z elementami gotyckimi i tematami nie dla dzieci. Ale to były lata 80., więc chyba nikt nie zwracał zbytniej uwagi na to, co oglądają dzieci. Numer 5. Wzgórze Królików. Można pomyśleć, że film o uroczych królikach szukających nowego domu jest nieszkodliwy, ale nie. Evil and twisted about this place. Zupełnie nie. Here to the bed. Runs blocked with dead bodies. Film oparty na powieści może i jest o zwierzątkach, ale też o krwawym morderstwie i królikach walczących na śmierć. Zawiera wiele scen, które wręcz odradzają puszczanie go dzieciom. Be quick, you'll die.
Trzeba go jednak pochwalić za bardzo realistyczny obraz świata zwierząt. Numer 4. Największy koszmar Ernesta. Places his hand on a tree like this and says, "Yea, I call thee forth, Trantor." But what are the chances of that happening? Ci, którzy patrzyli, jak Ernest wpada w różne kłopoty, lubili ten film, ale 40-latek zapraszający grupę dzieciaków do swojego domku na drzewie powinien być przerażający. This is a tree to die for. Ernest budzi starożytną klątwę, która pozwala trollom biegać po mieście. Połączenie świetnej protetyki, animatroniki i wiader pełnych paskudnej mazi. Film jest wystarczająco przerażający, by cieszyć dzieci bez powodowania poważnej traumy. Oh, Snuffies. It's just you. Numer 3. Labirynt. Take this child of mine far away from me. Jest coś w skradzionych dzieciach i balach maskowych, co dodaje dziwności filmom dla dzieci. Może to lalki, może David Bowie prześladujący nastolatkę. W tym całym filmie jest jakaś dziwna mroczność. Don't got no problem. No problem. Ain't got no suitcase. No suitcase. Jim Henson umiał tworzyć nieco przerażające lalki i tu widać to świetnie. Ale kto by chciał być ścigany przez gwiazdę popu z lat 80. w obrazie MC Eschera? Numer 2. Hokus Pokus. Oh, look. Another glorious morning. Makes me sick. W Salem jest Halloween i chyba wiecie, co to może oznaczać. Trzy zwariowane wiedźmy wracają do życia i sieją spustoszenie w mieście. Legend says that on a full moon it will raise the spirits of the dead when lit by a virgin on Halloween night. Sam film jest nawet czarujący, ale zawiera kilka przerażających rzeczy nieodpowiednich dla młodych widzów. Jak chłopiec zmieniony na zawsze w kota, kara śmierci, zombie przecinający szwy na wargach i Bette Midler. I put a spell on you. Każdego tygodnia czekają na was nowe filmy. Dajcie suba i kliknijcie dzwonek, by pozostać na bieżąco. Numer 1. Niekończąca się opowieść. Nasz dzisiejszy numer 1 pozamiatał w box office i ożywił wyobraźnię młodego chłopca. Prócz nadchodzącego zagrożenia zniszczeniem świata, w tej klasyce jest wiele elementów, które sprawiają, że to przerażająca rozkosz. Most men run away screaming. Od morderczego wilka, który chce zabić bohatera, po konia, który dosłownie tonie w bagnie smutku. Rodzice będą mieli sporo rzeczy do wyjaśnienia. Podobał wam się odcinek? Sprawdźcie, co jeszcze dla was mamy. Po więcej wbijajcie na nasz kanał, zostawcie suba i kliknijcie dzwonek, by pozostać na bieżąco.